ten damix podejście drugie to pacza przedsezonowego, pacz 9.23. Miałem wstawić wczoraj, ale jak zobaczyłem, że nagranie trwało godzinę i 7 minut, to po prostu postanowiłem, że nie. Tak nie będzie. Dobra, mm, przechodzimy od razu. To są skutki, to przyjdziemy na koniec. Koniec sezonu. A to tak są, możemy przyjść teraz. Tak wygląda Atox zwycięski. To jest za Golda. A to jak wiliście Golda jeszcze na trójkach albo, albo na Flexach, to dostajecie jeszcze taką chroma. Dobra. Mm. Teraz tak. Pierwsza zmiana, jaka będzie opisywana, to są zmi zmiany na smokach. Czyli tak, em, mapa się zmienia. Mm, tak, możecie zobaczyć tutaj zaraz. I teraz tak, mapa się zmienia wtedy, kiedy drugi smok będzie zabity, a trzeci będzie pokazany. I żywioł mapy będzie taki sam, jak żywioł trzeciego smoka, nie? Teraz tak, jak widzicie, jeżeli chodzi o Infernala, to wejście będzie w Dragon Picie poszerzone i Red Buff będzie całkowicie rozwalony. Znaczy, te będzie podzielone, niektóre krzaki będą spalone, tak jak na przykład tutaj. Krzaków nie ma, nie. Hmm. Jeżeli chodzi o Mountain jak się Mountain trzeci będzie respił to wtedy w Mountain Picie będzie tutaj taka skała, co, te, co będzie utrudniać wizję po Red Side na smoku. Tak szczerze. Więc, tutaj zawsze będzie trzeba jakiegoś wad dać, nie? Znaczy, mountain nie jest już aż, tak, aż taki mocny. Teraz mountain nie jest, to do tego jeszcze przyjdziemy. No i tutaj na Red Buffie i yy, jeszcze na blue Buffie, tylko blue Buffa nie pokazali. Pewnie już widzicie, widzieliście w grze. Bo, tak jak mówię, miałem to wrzucić wczoraj, ale godzina i 7 minut, no nie. Yy, tak, tutaj jest skała dodatkowa, tunel, przejście. Po prostu ta skała jest tak, jakby podzielona, nie? I przesunięta trochę. I tutaj jeszcze jest skała. Jeżeli nie widzicie, tutaj jeszcze jest skała, nie? Dobra. jest Oce stok, jak się trzeci zadospi, do. W jest krzak. Jest o wiele więcej krzaków ogólnie na mapie. Wtedy są hani fruty, jak, jak możecie zobaczyć. Tutaj hani fruty, właśnie, nie? Więc ciekawe, ciekawe, ciekawie. I jeżeli chodzi o Clouda, to. E tutaj w tym rejonie przy buffach można chodzić szybciej i w Picie jest chyba szybciej jest przyspieszonym tunelem czyli w dragonpicie też można poruszać się szybciej jeśli dobrze kojarzę nie jestem pewny, ja jeszcze w LoRa nie grałem i zagram dopiero w czwartek albo w piątek w sensie jutro albo w piątek dopiero bo w tym tygodniu za bardzo nie mam czasu tak, dodali dodatkowo na topie i na bocie takie oto wnęki Tutaj jeszcze taki mały ten, że można ewentualnie się schować jakimś małym czempionem No seju, to raczej nie zmieści, nie? Ale wiecie o co chodzi. Tu można się bawić wokół tego, gankować i tak dalej. Gonić. Flashować tu za ścianę. Ewentualnie żeby uciec i tak dalej, i tak dalej. No i z racji tego, że tu jest wnęka, to na bocie zamiast tych dwóch długich krzaków są trzy. Dalej. Dodatkowo dodali krzaki w, przy blue buffach. Tutaj od wejścia... Tu przy Dragon Picie, a tutaj przy Heraldzie i naszorze. Na Dodatkowe krzaki dodali, nie? Mm, teraz tak, smoki żywiołów. Teraz jest nowa mechanika w grze, że dużyna, która zabije cztery smoki, dostaje dodatkowego buffa, nie? I to się nazywa dusza smoków. I teraz tak. Yy... Tylko jedna może, drużyna może mieć duże smoków, tego buffa, dodatkowego. Tylko bo po tym jak jedna drużyna zabije cztery, Zobędzie czwartego swojego smoka dla siebie, To wtedy Elder tak on się spełni, nie? Więc wtedy druga drużyna nie ma już jak zdobyć wtedy tego Eldera, y Tego buffa duszy smoków, nie? Y I teraz jest tak, Bo ogólnie smok, to zaraz jeszcze do tego przejdziemy, ale... Zawsze będzie buff duszy smoków będzie taki sam jaka jest zmiana na mapie, że jeżeli mapa się zmienia jeżeli trzeci spałni się infernal, to wtedy na pewno będzie buff piekielny, czyli i, i, i będzie piekielna dusza Dlatego, że to jest zmiana do smoka jeżeli dojdziemy, ale trzeci jaki się respi, smok, na przykład będzie trzeci infernal, to później po tym będą same infernale się respić, nie? Nie będzie już dodatkowego tam klauda czy tego, tylko cały czas będą in fenale. Więc zacji tego zawsze będzie tak, że drużyna, która zdobędzie czwartego smoka, zdobywa wtedy ten żywioł. Tą duszę smoków. I teraz tak, piekielna dusza. Daje obrażenie AOE co 3 sekundy, zadając. Yy, yy, to zadanie, yy, to są po prostu obrażenia, które co 3 sekundy, które eksplodują dzięki ataku albo umiejętności. Zadają 90 punktów obrażeń. Tam się skaluje z AP, z AD i z, z dodatkowym zdrowiem Akurat to skalowanie jest bardzo małe. No i to jest po prostu obrażenie AOE, nie? Głuska dusza. Jeżeli przez 5 sekund, czyli jak będą małteń, głównie w grze, dusza to daje wam tarczę, jeżeli przez 5 sekund nie dostaniecie obrażeń. I ona pochłania 225, no i skaluje się z AD, z AP też. I skaluje się też, już normalnie się skaluje z dodatkowym zdrowiem. na dusza, czyli po nie, Tu jest duża zmiana, znaczy zmiana. Tu według mnie Ocean będzie teraz chyba najmocniejszy nawet, mocniejszy nawet niż Infernal. Tak, TBH. Zadaję zadanie obrażeń wrogom przywraca wam 180 punktów zdrowia i 90 many, no i tam skaluje się z dodatkowym zdrowiem. Znaczy yy, życie skaluje się z AD, z AP i z dodatkowym zdrowiem. I 90 many i to akurat skaluje się z maksymalną maną, nie? W przeciągu 3 sekund, więc mam nadzieję, że to że to, że to już jest tak, bo ja mówię, że to będzie, jakby to był wtorek. Mam nadzieję, że to jest tak, bo jeszcze nie grałem, że to po prostu będzie tak, że tak jak BP, jeżeli zaczyna się powtarzać. Mam nadzieję, że to jest tak, że po prostu Ala się aktywuje co 3 sekundy, a nie, że cały czas atakujesz na przykład adekery i on cały czas się leczy bo yy, przywraca zdrowie w przy ciągu trzech sekund, to też nie jest automatyczne, nie? Mam nadzieję, że te 180 plus tam ileś, nie, nie będę teraz liczył, ale dajmy, że 180 HP w ciągu 3 sekund dopiero jak ten czas minie, dopiero wtedy znowu będziecie mogli się uleczyć, nie? Z autoataku. No i w przypadku swoje że atakujecie swory i potwory, to jest to jest tylko 30% efektu. Yy, Cloud biernie daje ruch yy, o 10%, z tego środków został 10% biednie. I po użyciu super umiejętności zwiększa się o dodatkowe 30% na 3 sekundy. I oczywiście nie na wszystkich to będzie działać. To działa dobrze na na przykład na Jacksa. Na Stingcha to bardzo dobrze działa na pewno. Um, na radiusa może działać OK. Na Kaisa może działać ok, Na Rexa może działać OK. A na przykład taka Lux, Senna. E, Nunu. Na przykład z tego kompletnie nie skorzystają, nie? Caitlyn też teraz stoi w miejscu, więc akurat to bardziej zależy od jakimi championami gracie, nie? I czy potrzebujecie tej mobilności podczas kastowania super umiejętności. Z racji tego, że teraz... Przechodzimy teraz do zwykłych smoków żywiołów, to standardowych. I z racji tego, że są te duże smoków po zabiciu czterech drago, dusze smoków po zabiciu czterech bestii ze skrzydłami, to z racji tego teraz zmieniają trochę też yy, smoki. I tak, każdy pojedynczy piekielny daje dalej dodatkowe procentowo obrażenia od ataku i umiejętności od OTP, ale jest nerwione. Dlatego, że. I A, i ogólnie możecie teraz mieć cztery smoki tego samego typu, nie? Ja Wam później to zaraz wytłumaczę, ale mo jest możliwość, że możecie mieć cztery smoki tego samego typu po prostu w grze. Dlatego tu jest ten. zamiast zamiast 10, 17, 24 to jest teraz 5, 10, 15. I 20%, nie? Więc to jest nerfik na Infernala. No, ale z racji tego, że są też dalej te dusze smoków, no to wiadomo, że musieli to znerfić, nie? Zmiany jeszcze na alderze, ale do tego przejdziemy. Kurskie już wam nie dają dodatkowych nieuchronnych obrażeń zadawanych potworom i wieżom, co według mnie tak to jest dobre. Bo jeżeli dużyna była jakaś do przodu i miała trzymał teiny, to. Czasami to było gorsze niż jakby duży na to miałaby trzy infenale, tak szczerze To teraz daję wam pierwszy smog daje 8, później 16, 16 24 i 32% pancerza i odporności na magię. I teraz tak, jeżeli oczywiście nie zgadniecie przy czterech Mountainów, dajmy na przykład jeden albo dwa, to na takich adekery, czy takie postacie, które w ogóle nie budują Armora głównie adekery, będzie to raczej słabe. Na magów może to być ewentualnie ok jak budujemy jakąś zonę, bunch i tak dalej. Ale też paradoksalnie nie będzie to dobre dla tanków. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mam wykres, jak działa jak działa ar, Armor i, i magic gresy, nie? W grze. Jeżeli macie 0 Armora, no to dostajecie praktycznie damage, nie? Ale jeżeli macie tego Armora, na przykład 50, to 30% redukcji obrażeń jest, nie? Jeżeli macie na przykład 200 armora, to jest już prawie 70. Ale zwróćcie uwagę, że jeżeli macie tego na przykład 250 armora i później zrobicie z tego 300, to różnica już nie jest taka duża, nie? Bo i tak te obdarzenia będziecie dostawać i ta różnica nie jest taka duża. Tym bardziej, jeżeli idziecie pod full armor. Dlatego na przykład pamiętajcie, że lamusem też nie opłaca się. Jak dacie lamusem, też nie opłaca się całkowicie iść full armor. Mimo wszystko, nawet jak dacie przeciwko. Full AD kompozycją, bo bo wtedy bardziej po prostu wystarczy, budujecie te 250 Armora, no i więcej Wam się nie opłaca, tak? A jeżeli macie na przykład smoki dodatkowe, tam 30, dajmy te ile tam było? 16%, tak macie 300, to jest, no to dodatkowe ileś tam, no to wtedy już się nie opłaca więcej. Armora po prostu budować, nie? Wtedy bardziej wziąć, pójść pod jakieś HP, ewentualnie pod Movement Speed, czy coś w tym stylu. Nawet, nawet jakiś jeden mały item pod AP może być w takim razie. I dlatego właśnie to jest fajna zmiana pod tym względem, że na przykład jak Sedjuanie idziecie na dżunglę takim zakiem, to teraz, jak będzie dużo mountainu zgadnianych przez Waszą drużynę, to możecie nawet pójść jeden item pod AP. Na przykład maska jest ok. Maska jest ok na przykład na Sedjuanie. Yy, rzadko kiedy jest dobra. Ale czasami, zwłaszcza jak jesteście do przodu, na przykład z Sadziłami albo jakimś znakiem, nie? Wtedy możecie iść w maskę. Jeżeli idziecie jarwanem, to zamiast pod full AD pod, pod full tanka możecie zrobić jakiś przedmiot, który dawa wadam AD, tak? No wiecie o co chodzi. Dalej. Oceaniczne teraz wam... Po pierwsze nie zwracają. Yy, oceaniczne teraz wam nie zwracają many. Tylko zwracają wam zdrowie. Odnawia się co 5 sekund, po prostu usunięto regenerację mamy. nie? I skalowanie jest 5, 10, 15, 20. Z kamerka mi się zacięła znowu. Zaprawiam. Nie wiem, się, coś mam problem z tą kamerką. Nie wiem dlaczego. Ona działa znowu. E-Cloud daje zamiast dodatkowej prędkości ruchu, dodaje wam teraz. Od 10 do 40 przy 4 smokach skrócenia czasu odnowienia super umiejętności i ignoruje limit skrócenia, skrócenia czasu odnowienia, nie? I na przykład takie 30% na Lux, jeśli buduje jeszcze te r to ona R-kę na przykład będzie walić co chwilę, a na przykład taki Katus w dżungli, no to wtedy też r będzie miało o wiele szybciej, bo to jednak jest 30%, i jak zbudujecie dodatkowe 30% razem to macie 80% cooldownu, więc podniemne snoki pojedyncze, pojedyncze zaznaczam, z, 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 też są mocne. Znaczy nie są aż tak mocne, jakby, jak ja może to mówię, ale no nie są aż takie słabe. Oczywiście wiadomo, są postaci, które nie korzystają tak z tej rki, z tego cooldownu na LC, na przykład Kasadin, Zoe, e, te wszystkie shape shiftery, czyli Nidalka, Jace. Eliska, no to one tak nie korzystają z tego cooldownu, nie? Ale zawsze to, mimo jakiś tam cooldown jest, i może na przykład na tym kocie, na przykład na nidadze szybciej będzie można się cofać, yy, przemieniać. Mechaniki smoków żywiołów. I teraz tak. Pierwsze trzy są zawsze różne, więc scenariusz więc yy, zawsze będzie taki, że na przykład będzie pierwszy Ocean, drugi będzie Cloud, trzeci Infernal. I Później kolejny, czwarty, piąty, szósty i siódmy to też będzie infernal. Bo pozostałe smoki od czterech do siedmiu będą miały te same żywioł co trzeci smok, nie? I dlatego zawsze jest ta pewność, że jaki będzie trzeci smok, tak, taki jest zmiana na mapie i taka sama będzie ta dusza smoków, ten buff dodatkowy, nie? No. Mm. Zmocnienia smoków są ogólnie teraz trochę słabsze, więc yy... Pierwsze dwa smoki będą miały mniej HP na początku, później od trzeciego smoka w górę będą miały tego HP więcej. No chodzi o to, żeby po prostu teraz z racji tego, że te puffy, zawsze te pierwsze, bo wiadomo, że pierwszy i drugi to zawsze będziecie mieli tylko jednego buffa ze smoka, nie? Że będzie wtedy na przykład tylko ten jeden mountain i jeden ocean i wtedy to wiadomo, że tylko to będzie, nie? No to wtedy tak. No to z racji tego, one są słabsze, ale później z racji tego, że na przykład może być ten trzeci, czwarty, 5, szósty infernal, albo Ocean, bo Oceany też są bardzo dobre, no to wtedy zdają trochę więcej HP, żeby po prostu obydwie drużyny miały czas nawet się zebrać, żeby nie było aż tak bardzo z tych snik smoków. Dobra, LD Dragon teraz. Po pierwsze, wzmocnienie nie zwiększa już siły wzmocnień innych smoków o 50%. Obrażenia teraz są takie, że z, Teraz obrażenia są stałe i nie skalują się ze wzmocnieniem Smoka Żywiołów, tylko jest tak, od 90 Do 270 punktów nieuchronnych obrażeń w ciągu 3 sekund yy, I to jest pomiędzy 25 a 35 minutą czasu gry, bo to jest różnie yy, Efekt ognia Starszego Smoka nie ujawnia już wrogów, co jest ciekawe, to nie jest jakaś duża zmiana, ale zawsze jest zmiana Pokonanie starszego smoka po raz drugi nie zwiększa już mnożnika wzmocnień, czyli po prostu, jak zawsze się mówiło, że drugi elder jest ważny w sensie, że jak duży nazwę będzie drugiego eldera, wtedy daje wam 100%, czyli po prostu podwaja wam wszystko i wtedy ten drugi elder jest mocniejszy, tego też już nie ma. Ale za to jest nowa mechanika, bo LT teraz ma egzekuta wbudowanego w sobie. Jeżeli, obrażeń, jeżeli zdobędziecie dela i macie jego pasywkę na sobie, to jeżeli zadacie obrażeń wrogom, który ma mniej niż 20% zdrowia, zostanie o, zostanie ofiarowany, po prostu zostanie egzekuta, nie? Yy, będzie ofiarowany starszemu spokojowi po upływie pół sekundy. I to jest brak czasu odnowienia. I, te, i jeszcze ofiarowanie starszemu nie może wykończyć wrogów objętych działaniem efektów niewrażliwości. Czyli jak na przykład. Yy, jeżeli na przykład dacie Mazahara, to W czy tam E, co te, te kulki, co tak jedą w jakimś czasie, i wtedy dacie Zonie, to wtedy one no nie mogą was zabić, nie? Tak samo jest przy RC Kindred na przykład. Tak samo będzie z Rkom Kale pewnie. I pewnie tak samo będzie z Rkom e, e, Tarika. Tylko, że Tarik w sumie on zatrzymuje te paski HP na jakiś czas. Jeżeli zdąży wykastować tą r, 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 r swoją, to i tak będziecie mieli więcej niż 20 hp. 20% hp. Hmm, czas działania wzmocnienia e jest teraz zwiększona o 30, 30 sekund do 3 minut. No, wiadomo, tracicie przy śmierci, nie? Tak jak było. I teraz zawsze spełni się dopiero wtedy, jak któraś z dużym zdobędzie 4 smoki. Nie, że po 35 minucie, tylko wtedy, dopiero jak. Z drużyny, jakaś z to będzie cztery smoki, więc w teorii to może być nawet 20 w dwudziestej, którejś minucie, ale może też być na przykład w 35 piątej, jeżeli gra jest bardzo długa, co będzie naprawdę bardzo rzadkim wyjątkiem, ale jednak może się zdarzyć. Wzmocnienie badona teraz dwa krócej, czyli teraz tyle samo, ile teraz będzie, ile teraz już trwa Elder, czyli 3 minuty. Tak wyglądają wzmocnienia: to jest blue buff, red buff. Tu jak zadacie komuś obrażenia, to to jest palenie tego red buffa. To jest elder, to jest baron. I tu wszystkie wzmocnienia i dusza smoka. No i tu jest pokazana jaka dusza smoka. Na przykład teraz jest infernal, nie? Bo, Infernale, bo infernali było najwięcej na mapie. Wpływ górnej alei. Herald teraz, teraz. Teraz tak. Po pierwsze, herald pojawia się nie w dziesiątej, a w 8 minucie. I może się odrodzić w szóstej. W szóstej. Po sześciu minutach jeżeli zganiecie heralda przed 14 minutą, to herald się zespisze jeszcze raz. Przed 13.30, no powiedzmy. Jeżeli chodzi o znikanie, to jest tak samo. 19.30 minuta, chyba że go bijecie, to wtedy opóźnione do, do 19.50. Zdrowie heralda, jeżeli go bijecie, jest zmniejszone. Na pierwszych poziomach, na, na poziomie 6, na 12 jest zwiększone o 500. I prędkość ataku jest minimalnie zmniejszona po to, żeby łatwiej uderzyć Herolda w oko, zanim się obróci, nie? Po prostu chodzi o to, że często było tak, że próbowaliście pić czwórku Heralda, on zawsze się obracał, nie? Znaczy tak graliście jakąś niemobilną postacią. Przyzwany Herald. Pierwszy tak, macie na podniesienie oka nie macie 30 sekund, tylko 20. Przygo ale za to przygotowanie oka, czyli jak stawiacie Heralda, to trwa teraz tylko sekundę, nie 4, więc to jest fajna zmiana. Eee, średni poziom wszystkich 10 bohaterów określony w momencie, ale nie użycia Heralda, tylko podniesienia oka. Czyli jeżeli podnieśliście oko, na przykład jak wszyscy mieli tam ten 7, 8 level, to Herald będzie A na przykład jak go wyrzucicie go wtedy jak Herald ma dziesiąty, to wcześniej by miał około ten dziesiąty poziom, a teraz będzie miał ósmy wtedy jak tego Heralda podnieśliście, nie? To oko. Zdrowie ma zmniejszone ogólnie na szóstym poziomie prawie o 1000, na 12 o te 40 yy, obrażenia zadawane. obrażenia zadawane teraz nie skaluje się ze zdrowiem, tylko po prostu to jest stała liczba. Na poziomie szóstym jest to 1500, na poziomie dwunastym jest to 2500. Dwa, dwa no i obrażenia zadawane sobie to jest 66% aktualnego zdrowia. To jest dużo, ale pamiętajcie, że jeżeli zganiecie tego heralda szybko to zawsze może być, zawsze będzie drugi więc o tym też pamiętajcie teraz tak, doświadczenia za stwory na topie i na midzie czy na solo kolejkach szybciej będziecie wbijali level ale na yy, du na -bocie, w sensie na na lane, czyli tam jak jest i supo to będziecie ten poziom wbijać wolniej, nie? nie są to takie super duże zmiany, tam po jeden punkt tam około tu akurat ten obliźnić, że to 4, ale to jak się nazbiera tych minionów to jednak będzie czuć różnicę. Nie jakaś duża, ale czuć. Wytrzymałość szeńca, jeżeli chodzi o, o pancerze, nie niewierzy. Zamiast 25 punktów, teraz jest 35 punktów, pancerze odponosi na magię za trzeciego, czwartego i piątego atakującego po zniszczeniu opadzenia. Nie znacie, wzmacniamy wytrzymałość opadzenia wieży, Był niemożliwy już że na tacie wcześniej właśnie gdy, szczególnie biorąc pod uwagę zmiany herolda. No po prostu chodzi o to, że, że po prostu chcą, żeby wie, że jeszcze było trudniej, ale patrzę na to, że yy, ale patrzę na to, że, że rzeczywiście ten herald może być dwa razy na mapie. Znaczy nie może go użyć dwa razy na mapie jak są playty, no bo wstaje w 8 minucie, a 6 minut się spełni, to tak będzie po 13, ale chodzi o to, że po prostu rajot chce, żeby wolniej było brane te playty w grupie. W solo będzie to samo. Ale w grupie będzie trudniej, nie? Ale to przez te zmiany na heraldzie. No muszę jakoś wyważyć to, nie? Tracza do rana. Teraz daje już 30 punktów zdrowia, zamiast 30 i zamiast 10 sekund, to będzie w 8 sekund regenerowane, po odniesieniu obrażeń od drugiego bohatera. Obrażenia od brakującego zdrowia. Efekt skuteczny tylko w 66% dla bohaterów walczących z dystansu, czyli adekary będą żacie i dobrały. No bo, znaczy teraz główniej tak większość kiedy bierze Doran Blade'a, nie? Teraz do Shielda Ale czasami się zdarzało, że jeżeli rzeczywiście mieliście jakiś taki trudny... daliście na jakiś trudnym potem daliście tą ta czy ta będzie mniej. W 66% to efekt też nie będzie taki duży, bo to będzie jakieś 13-13%, czyli zamiast tych zamiast tych 30 HP przez 10 sekund, to będzie to jakieś 20. 7, 8 HP w ciągu 8 sekund, więc nie ma tragedii, ale też efekt skuteczny w 66% też wtedy, gdy zostanie aktywowany. Dobra, jestem z powrotem. Też tarcza dodana jest w 66%, jeżeli pamiętam dobrze, to mówiłem w 66%, jeżeli będą obdarzenia obszarowe, obdarzenia w czasie, tak jak na przykład Mazahara. Albo będzie nakładać efekty przy trafieniu. Dobra. W dżungli, ta zmiana jest taka, że. Przy, yy, po pierwsze, jeżeli jesteście w plecy, to przedmioty do dżungli nie dają już wam dodatkowego punkt, dodatkowych punktów doświadczenia za zabijanie potworów jeżeli leży są tyle z poziomami. Znaczy potężne potwory nadal wam dają, nie? Yy, te dodatkowe te. Czyli po prostu chodzi o to. To po, pierwsze nerfi, to po pierwsze nerfi jeszcze bardziej tą taktykę, co wy czasami, czasami na przykład talonem się w pewnym momencie grało z smajtem na, na midzie, e, jeśli dobrze pamiętam. A też dodatkowo. Em, no i po prostu, jeżeli jesteście w, plecy w dżungli, to po prostu wolniej będziecie to odrabiać tą statę, nie? I teraz za oczyszczenie pierwszego obozu, obozu jest zamiast 120 expa, to jest 165 Dlatego, że teraz zawsze, zawsze jeżeli zgarniecie trzy obozy Chyba zawsze, nie jestem pewny czy musi być jak Red buffa, albo Blue Buff, jakikolwiek zgarnięty, Ale mi się wydaje, że z każdym będzie tak mm. Tak, gadanie tak, że obie strony dżungli pozwolą, czy na czy trzeciego poziomu podczas pierwszego oczyszczenia Chodzi o to, że po prostu trzeci poziom przy trzech kampach będzie teraz, a nie, że tak jak było, że musieliście, jeżeli chcieliście być trzeci poziom po trzech kampach, to musieliście zrobić kragi, nie? I teraz tak, po pierwsze obozy się respią o pół minuty szybciej, czyli co dwie minuty. I dodatkowo, jeżeli Wasza Dużyna widziała mały obóz, który został oczyszczony, zobaczycie ikonę ododzenia na minimapie, tak samo jak przy blue buffie i red buffie, na każdych obozach na 15 sekund przed ododzeniem. No i ekono odrodzenia obozu ze wzmocnieniami teraz też jest 15 zamiast 20, żeby to było wszystko równo. No, czyli po prostu będziecie widzieć, kiedy wam, kiedy wam dżungla wstaje. I to będzie akurat, to jest akurat pomoc dla dżunglera. Nie mówię, e, e, przede wszystkim złoto też jest zmniejszone trochę na każdym ka kampie. Na wilkach, na wilkach jest zmniejszone o 14, na, na gragach jest o 5 e, na, na żabie jest zmniejszone złoto. A nie, na żabi jest zwiększone złoto, przepraszam, o 19. HP jest zwiększone, żaby jest y, grompa o 300. Ale EXPO też daje wam 20 więcej. dwodzioby e, prawie 30 golda mniej dostajecie za brejty. E, za wielki tego i, dobra, za blue i reda dostajecie tyle samo. Mm, dobra, czy to wszystko. No i skalniaki strasznie podobie z eksperem dostają. Ale z racji tego, że obozy stawiają, stają też wcześniej, więc teraz naprawdę w mecie będą czempiony. To potrafią nie, do, nie, do, nie, tylko, co mieć, nie tylko mieć dobrą presję na liniach, chodzi o gankowanie, ale też szybko farmić, nie? No, więc na, na pewno Katus wróci jeszcze bardziej do mety niż był wcześniej. E, jeżeli chodzi o Darkina, teraz tak y, są zmiany w, w przedmiotach Zetality. E, Watchy kosz. 2,900, obrażenia ataku zwiększono o 5, letality bez zmian 21, schudzenie czasu bez zmian 10%. I teraz tak, yy Darkin nie daje już tej pasywki. Yy, yy, tak, nie, sorry. Dark sorry, Darkin to jest nieważne. Dark nie daje Wam już tej pasywki, że widzicie wady i pułapki i możecie je wyłączyć, nie? Um, ale teraz, jeżeli przez co najmniej 1 sekundę pozostaniecie poza zasięgiem wrogu Wzroku wrogów, twój następny podstawowy atak przeciwko wrogiemu bohaterowi w ciągu 5 sekund od zadania, dostrzeżonych od zostania, dostrzeżonym czyli jak was zobaczę, macie 5 sekund, żeby zadać obrażenia, i wtedy zada od 30 do 150 punktów dodatkowych obrażeń fizycznych. Ataki w zwarciu spowalniają cel o 99% na pół sekundy po ćwierć sekundy, czyli ćwierć sekundy mi dostajecie obrażenia od na przykład od zera. Autora, tak da pół sekundy mija. Nie, 9 sekundy mija, i wtedy na pół sekundy jesteście spowolnieni o 99%. Wow! Ostrzej, Efekt, jeśli chodzi o pasywkę, efekt użycia pozwala teraz na ignorowanie kolizji. Czyli to jest akurat fajna zmiana, więc nie będziecie się stukać w miniony, odpalając je. Koszt jest bez zmian. Obrażenia to taku 55 chyba też jest bez zmian. Destrukcja też jest bez zmian. Doceniania stanowienia też jest bez zmian. Ruch prędkości, ruch, prędkość ruchu jest 30% jednostek poza walką, unikalne. I zwiększa... To jest to samo, tylko po prostu tak naprawdę mi się wydaje, że tylko po prostu dodali to ignorowanie kolizji. Oszczy nocy. Po pierwsze tak, kosztuje 100 dla mniej. 5 AD mniej daje za to. Destrukcji daje tylko 10 zamiast 18. Zdrowie daje za to więcej o 75. Ale teraz... Yy... Edge of Night daje wam. Pasywka teraz działa bardziej jak Banshee, że ona jest cały czas i od razu przy. Dopiero I blokuje następną drogą umiejętność, a nie, że ją włączaliście kiedy chcieliście, nie? Eee, I to będzie problem na przykład jak będziecie grali na przykład na katusa, który odpali Rkę i wtedy byście mogli ją normalnie włączyć. Edge of night i wtedy całkowicie z Rki zablokować, a teraz przy pierwszym T-fajcie obojętnie jaka umiejętność zablokuje wam damage. Czy na przykład klatka wygara nie zestunuje was, ale no wiecie o co chodzi. Dodali dwa nowe przedmioty, jeżeli chodzi o Letality. Koszt ogólnie jest 3000 golda Pawe Oszcze. E, Buduje się z zombkowanego sztyletu i wampirycznego kosturu i jeszcze 1000 golda trzeba dołożyć. obrażenia od ataku 50, Letality 10, Radzie Życia 15, ale pasywka jest dziwna, bo gdy zajmujesz się w pobliżu jednego z widocznego po drugiego bohatera zyskujesz 8 punktów destrukcji, czyli macie 18 i od 30 do 100% zależy od poziomu prędkości ataku, które zanika w czasie 3 sekund, jeśli inny wrodzy bohaterowie podejdą zbyt blisko. Na rengara to może być ok, ewentualnie na Rexa i pod Full AD bym to widział i z Hell of Blades na przykład Hello Hell of Blades, albo nawet z Conquerorem, żeby szybciej tego Conquerora nabić. Nie? Yy, Ale tak poza tym, nie wiem na kogo by był to dobry przedmiot. Yy, dobra, Glewia Umbry. To też jest pod letality. Kosztuje 2400. Yy, Buduje się z, długi, z dwóch długich mieczy, ząbkowanego sztyletu i 600 sztuk złota. do ataku 50 punktów. Destrukcja 12. Yy, yy, CDRki ma 10%. I ona przyjmuje pasywkę starego Duskblada. Czyli po prostu ona ujawnia totemy i pułapki, nie? Na przykład pułapki szako, Nidalki. Grzyby Timo i e, chyba grzyby Timo. Bo chyba e, jest e, grzyb Timo pułapką, nieważne, ale po prostu przyjmuje pasywkę z tego dla Zobkowany sztylet używana jest pasywka łowca głów, czyli wcześniej, jak. E, wcześniej, jeżeli zabiliście kogoś, mając zobkowany sztylet, no to wtedy zadawaliście obrażenia dalej. Dodatkowe 30, 30 obrażeń. Następnym czarem, teraz tego już nie ma. Zmiany w przedmiotach dla rozbierających. Po pierwsze moneta odchodzi, monety już nie ma. Eee, I teraz tak, przede wszystkim zmiana jest taka, że wydajecie tylko 400 sztuk złota, zamiast tych 1800 na itemy, ale jeżeli zrobicie trzeci poziom, to wtedy już daniny, daniny się nie można zbierać, więc to zbieranie minionów w późniejszym wlejcie, i tak dalej, i tak dalej, wtedy już po prostu tego nie będziecie mieli, ale za to no oszczędzacie 1000, 1400 na budowie I ogólnie musicie, jeżeli dobrze, dobrze wiem, to 1500 golda uzbieracie, więc jesteście i tak do przodu z goldem, nie? No i później trzeba będzie asysty, przez asysty, przez wady zbierać tego, no, ale Danina później się wyłącza, to też będziecie mogli zbierać farmę, nie? Jeżeli nie lubicie tego, mówi do attackery, nie? Ale no... Mm. No, i tak, tu i właśnie walka z guzownictwem. Zabicie z ponad 20 stworów w ciągu 5 minut. Zmniejsza przychód złota od stworów o 50%. Kara zastań więcej stworów zostanie zabitych aż do 80%. czy 50 potworach, kara się włączy. Dys ze stworów zostanie zmniejszony. I tam jakieś tam jest obliczenie, którego nie oganiam. Eee, tak, dobra, jeżeli teraz tak. Złodziej, złodziej kaczarów. Teraz po prostu, jeżeli obijacie Teraz po prostu, jeżeli obijacie to zbieracie daninę w przeciągu 15 golda Zyskujecie ładunek co 10 sekund I możecie mieć ładunków maksymalnie 3 Ostrze złodziejki czarów kosztuje 400 golda Tak jak samo jak wszystkie itemy na supota, Pamiętajcie to Moc umiejętności jest 8 zamiast 10 Ale zdrowie jest dodatkowe 10 Na pierwszym poziomie nie daje już regeneracji many Daje 2 sztuki złota, tak jak wcześniej i jeżeli zdobycie w sumie 500 sztuk złota za pomocą daniny, ulepszy ten przedmiot do lotowego kła. Lodowy kieł. Moc umiejętności zamiast 20-15, zdrowie 70 za to, ale nie daje regeneracji many nie daje, nie zapewnia już 10% CDR-ki. Daje za to złoto co 10 sekund, daje 3. Hmm. No i jeżeli zdobycie w sumie... 100 sztuk złota za pomocą Daniny ulepszy ten przedmiot. Do... Aha, czy nie 1500, czyli ty, yy, 1000. Teraz dobrze to przeczytałem. No i ostatni upgrade. Yy, danina wtedy yy, Daniny wtedy już nie ma, więc musicie przede wszystkim przez asysty i przez kilę zdobywać hajs. Co to jest trochę dziwna zmiana? Ale z drugiej strony jesteście do przodu o te 1400 golda, nie? No, nie wiem. Nie gram na supocie su powinien powinniście powiedzieć jak to wygląda. Eee, teraz tak, to się nazywa trochę inaczej. Zamiast 35 AP jest 60 AP i to jest fajna zmiana. Zdowie za to 50 mniej. No i nie daje, nie daje tak samo jak wszystkie inne przemiany. Nie daje Magic y, Mana Regeneracji many, nie daje CDR. ki Złoto zamiast dwóch trzy, co 10 sekund, tak jest. No i przy tym ostatnim możecie mieć 4 wady, ład, ładunki 4 wady przy sobie. Tu możecie mieć 3. Dobra, teraz kolejny taki sam przedmiot. Też y, danina jest taka, że połkując. Tylko, że ona zamiast AP daje AD. Yy, HP daje tak samo jak to. Ale na pierwszym poziomie tego AD jest 5. Na drugim poziomie jest AD 10. I na trzecim poziomie AD jest 35. Więc jeżeli potraficie grać parkiem jesteście pewni, że będziecie harasować przeciwników na przykład. No to wtedy możecie plać ten item, nie? Bo wam HP no i dawam wam AD. Teraz tak, relikshry jest zmieniany też. Znaczy, pasywka zostaje ta sama, ale po pierwsze jest relikt dla postaci, które bardziej wolą AD. Yy, ta, na przykład tanki, które bardziej, bardziej by skorzystały trochę z AD i bardziej, które skorzystałyby z AP. I tutaj teraz tak. Yy, yy, tarcza reliktowa yy, 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 daje teraz yy, 50 zdrowia zamiast 30, ale za to daje 5 punktów mocy umiejętności. No i zamiast 110 sekund, 1 gol to jest 2. Eee, yy, po tym jak zdobędziecie 500 golda z pasywki z, z, z łupów wojennych dostajecie wtedy drugi temp, co daje 100 zdrowia zamiast 125, 10 punktów mocy umiejętności nie regeneruje już zdrowia, ale za to daje 3 golda to 10 sekund zamiast jednego. I możecie mieć 3 wardy Ostatni przedmiot. Yy, daje 300 zdrowia zamiast 350, to jest nerf Daje za to 30 punktów mocy umiejętności jest taki Alistar może skorzystać z tego Braum. Yy, Kto tam jeszcze jest taki support? Yy. Braum Alistar jeszcze o jednym taku myślałem, nie Tariku. Dobra, nieważne. Yy, jak wpadnie mi do głowy. I taki sam item jest, yy, tylko że daje zamiast AP daje AD3AD, AD. Na, drugim, na drugim, na pierwszym upgrade jest 6 i na ostatnim jest 24. No i tu 300 HP, tak jak było wcześniej przy reliktowej yy, tarczy, nie? Ogólnie emotki są zmienione, zmienione też yy, ikony. Tak to wygląda. No i moneta jest usu- Moneta, moneta odchodzi do Lamusa. Tak, tak nawet Riot napisał. Yy, Szurelia teraz nie będzie itemem dla Singe'a i ewentualnie widziałem kiedyś Bidla na Wladimirze to był, zanim został zdrfiony. Teraz to będzie item pod Sapota. Teraz, słuchajcie, 200 golda mniej kosztuje zbudowanie. Teraz buduje się z bluźniejszego bożku, kryształowego karwaszu i 600 sztuk złota. Daje 300 HP zamiast 200. CDR-ki te same, regeneracja ma tyle zama ale teraz zamiast AP i prędkości ruchu daje wam siłę leczenia, tarcz, siłę leczenia i tarcz 10% i regeneracja zdrowia plus 100. I daje posiadaczowi temu przedmiotu i sojusznikom odległości zamiast 700. W, 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 w obrębie 1000 jednostek 30% premii do prędkości ruchu na 3 sekundy. Według mnie to będzie spokojitem na karmę. Bo na niedość z reserki da przyspieszenie, to jeszcze z tego może dać przyspieszenie. Ewentualnie jakiś Alista może z tego korzystać, bo daje HP i CDR. -ki. Dobra, zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie jakiś mocny item, żeby używać, ale na pewno jakiś tam item będzie. Eee, przedmioty, jeżeli chodzi o kryty, zmiany w krytach jest taka, że 100 godzin więcej kosztuje teraz eee, kniga Burzy. Buduje się trochę inaczej. Eee, obrażenia ataku zmniejszono o 5. Szans, daje teraz szansę na klawienie krytyczne, jak dawała wcześniej. Prędkość ataku zmniejszona do 15%. Obrażenia na ładowania 120 punktów. Eee, spowolnienie naładowania 75%, które zanika na pół sekundy, nie, to trwa na pół sekundy, ale nie zanika tak jak wcześniej i już nie wzmacnia innych efektów związanych z naładowaniem o 35%. Armata teraz yy, obniżenie naładowania zamiast yy, skalujące będzie stałe 120. Już nie sprawia, że efekty związane z naładowaniem działają na wieży. Teraz już raz jest tu jedna z podstawowych cech naładowania i nie skadza też czasu naładowania. Ładowania, naładowania naładowania BB. Koza statika, tak samo, jak, yy, tak samo jak armata, daje wam stałe 120 obrażeń. Czym pyskawicy kosy jest 7, ale kosa nie już stawić krytycznie. Nie wiem, co jest na przykład na Yasuo. Yy, odłamek Key chase kosztuje 100 golda więcej, ale obrażenia za to 30 też więcej na ładowania. Rękawica armatunika zostaje usunięta, po prostu upraszczają budowanie przedmiotów. I po prostu będzie tylko teraz z 1 i 1 podkryta. I to jest płaszcze rzeczyności, które też się zmieniany, Daje 5% więcej krytów. Zapał, czyli zil. Daje trafienie krytyczne 25%. Buduje się teraz go z błaszczu i ze sztyletu i 300 golda. Ale trzeba za zila zapłacić 200 więcej. Prędkość ataku jest zmniejszona o, 12, o, 2, o 3%. Prędkość ruchu jest bez zmian. I fanom Dancer, teraz po prostu yy, po prostu z racji tego, że usuwają yy, awanturnika, to teraz potrzebny jest sztylet, zapał i 900 sztuk złota. Yy, dobra, dalej. No ciekawa zmiana, że te usuwają. No, łatwiej będzie. Yy, usuwałem teraz tak, Włóżcie Szodzin, bo ona była grana tylko na Jaxie i na Renektonie. Yy, Jax trochę go zaboli, ale nie aż tak, ale Ren yy, Renektona to strasznie zaboli. Według mnie. Poda Zizirot. to no nie był grany na wielu czempionach, a problem z nim był taki, że po prostu stawialiście Zizirota i zostawialiście go nawet na, na, na topie, nawet u siebie i on powoli tam puszował i po prostu i po prostu przeciwny team nie mógł za bardzo nic z tym zrobić. A, po, a poza tym to był item niszowy. Omowy niszczyciel to jest item, którego nigdy w życiu nie zbudowałem. Wiem jak on działał. Eee, wiem jak on działał, ale on był, ten item jest po prostu beznadziejny. No i płaszcz przydwodzioba jest usuwany dlatego, z racji tego, że ten item był używany tylko do zbudowania tych dwóch, więc on jest po prostu w lidze niepotrzebny. Jeżeli chodzi o porządki w edytorze zestawu przedmiotów, to po prostu z jakichś tych starych trybów z jakichś tam starych trybów używają w edytorze, żeby po prostu łatwiej można było sobie budować na danym championie Twoje własne itemy, jakie chcecie brać. Runy, kleptomacja jest usuwana. Ale za to wchodzi wszechkamień, który działa tak, że co kilka sekund dostajecie nową losową runę. Większość jest run. Większość run jest tak, tych głównych. Nie wiem, nie wiem czy jakaś jest przeoczona, tutaj nie widziałem. No kleptomacja jest usuwana. No i w sumie to tyle. A, no i książki tu nie ma. Książki tu nie ma. Tak naprawdę. A tak poza tym chyba są wszystkie, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, dziwna duna, nie wiem co z nią będzie mógł korzystać. Trzeba potest potestować. Pewnie jakiegoś reworka niedługo dostanie, bo ja nie widzę na kogo może ten przedmiot mógłby być. Zdobywca. Eee, zdobywca nie zadaje już obrażeń, nie, nie zadaje już 8% trudy damage'a. Hmm. Przy maksymalnej liczbie ładunków, zdobywca leczy o 15% zamiast 8 zadawanych po po wliczeniu odporności, czyli trochę mniej będzie niż to. Nie wiem, no, nie znam obliczeń, ale teraz tak, maksymalna liczba ładunków jest 10, ale jeżeli gracie mele championami, to i tak będziecie stakować je po 5 atakach albo umiejętnościach, ale za to. Jeden stack za każdy atak podstawowy z dystansu, czyli I dodatkowo czas trwania ładunków Jest teraz 8 sekund na każdym czempionie, a nie tak jak było, że 3 sekundy Trzymały się ładunki tylko na postaciach yy, yy, range'owych Czyli teraz adekery takie jak yy, Draven, Kalista widzę z Conquerorem, bo to w sumie W sumie to jest stary ferwo tak naprawdę Siła adaptacyjna za każdy ładunek od 2 do 5, ale przy maksymalnie sile to przy maksymalnych stakach będzie więcej. No i skaluje się z poziomami. Yy, aftershock jest zmieniany, bardzo fajnie. Zamiast 70 dodaje 35 punktów dodatkowych, bo pan, zamiast 70 daje 35 punktów, ale skaluje się lepiej o 30% lepiej z dodatkowym padzerzem. i na magię. Obrażenia zadaje trochę więcej, za to plus 8% dodatkowego zdrowia, więc to jest minimalny. Nie no, w sumie to i tak będzie więcej, bo jeżeli, gra, jeżeli gracie tankami oczywiście, nie? Bo jeżeli, jeżeli gracie tankami, to to wtedy to będzie więcej obrażeń. Czas odnowienia 20 sekund zaraz 15, badę się ponoć na magię perkusji i to jest jakiś naprawiony błąd. W końcu zrobili tak, że Lisanda nie będzie grała za szokiem. mam nadzieję. I dla Lisandy ta runa już nie będzie taka mocna. W końcu. Oczywiście to Sejuani i zak, 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 za, sejuani Zaków to zaboli w early gameie. Ale później w Lejcie mi się wydaje, że to będzie nawet mocniejsze. Um, rozwój myśli. Teraz odzyskujecie zamiast. Yy, znaczy, 20% maksymalnej many odzyskujecie dalej. Ale nie, nie dostajecie już. Nie skracany jest czas odnowienia super umiejętności. Dlatego, że co so jest cloud. Znaczy, ta moc cloud. Yy, cloudy są, nie? I teraz tak, otrzymujecie za to, znaczy inaczej. I przy asyście, czy tam przy zabójstwie zwiększacie swoją maksymalną manę o 100 punktów. No i 5 ładunków może być. Albo ewentualnie energię 10 punktów za każde zabójstwo czy tam asystę. To maksymalnie 50, więc to jest fajna zmiana, będzie grana częściej, bo tak to naprawdę była grana tylko na Nocturnie. Też nie zawsze. I przede wszystkim była grana tylko tak naprawdę głównie na yy, katusie na dżungli. Więc yy, ogólnie na katusie. Więc według mnie fajna zmiana, bo teraz więcej czepionów będzie, można mogło to brać. Yy, Dalej, imbu teraz działa tak, że yy, przy zamiast yy, aktywac aktywuje się nie przy użyciu super umiejętności, tylko przy rzuceniu samonera i ta zamiast tam stoi jednostek stałych, to będzie od 15 do 35% w zależności od czasu odnowienia czar Uwacza na 2,5 sekundy teraz tak, jeżeli używacie spłysku albo teleportu to wtedy macie 35% dodatkowej prędkości ruchu jeżeli używacie Hila, ignite'a, klęsa, y Egzosta, ghost'a i bariery to wtedy jest 25% a jeżeli używacie hex, he 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 hex, flash'a smite'a albo na przykład z jak Zowi używa Zbiera te samonery, to dostaje 15% prędkości ruchu. No, fajna mała zmiana na Zoe. Czasami może do Zoe wziąć tą runę bo nas, zwłaszcza w teamfightach, ona spamuje tak naprawdę tymi Tymi samonerami, które zbiera. Jeżeli chodzi o bohaterów, to jedynie co zmiana to jest senna. Po prostu nie, zamie nie zamienia mocy umiejętności z oszczerstwo czarów, bo po prostu jest już dodatkowy item, który. Po prostu daje AD, więc po prostu nie będzie musiała przeliczać, więc po prostu to usunęli. E, Twisted Tyla niestety odeszło, nie zdążyłem nagrać. Nie miałem kiedy, a poza tym i tak usunęli je w poniedziałek, jak się sezony skończyły od razu, a nie w, w patchu. E, gracze, którzy zagrali więcej niż 10K na Twisted Tina otrzymają i, i, ikonę. Jeżeli zagraliście 50, to dostaniecie taką motkę, więc ja dostanę, ale stugier na pewno nie rozegrałem. I dostaniecie do tego jeszcze taką yy, ikonę, więc jest OK. Empodium Esencji wraca 25 listopada do 10 grudnia, więc możecie esencję wybudować w sklepie. Naprawione błędy nieważne: skórki i barwy. I to jest tak, też. Prestiżowy też. No i tak jak samo pokazywałem: Amo Matrox, 36 minut. O 20 minut krócej, ale i tak trochę za długo. Ale no po prostu wrzucę ten patrz. No. Możecie go oglądać na 1,25. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.